Pokój dobro. Tu Hotel Foxtrot, Tango Echo. W ostatnim odcinku troszkę przeoszczędziłem na bezpośrednich zakupach Nano VNA H4 z Chin. No to dzisiaj oszczędności ciąg dalszy. Wgramy sobie najnowszy soft. Oczywiście w uczciwej cenie, bo za darmo. Czy jest to na tyle proste, że dacie radę to zrobić sami? Zostawiam Wam już to do oceny. Więc zapraszam do odcinka. Na samym początku proponuję sprawdzić, czy gra jest warta świeczki, czyli klikamy config, version i tutaj widzimy, że u mnie wgrana wersja softu to 1.2.14, czyli według zapisków archeologów był to dzień 31 sierpnia, 2 lata temu. Trochę biednie. No to sprawdźmy, co współcześnie mamy dostępnego. Wchodzimy na stronę github.com/dis/lord. Następnie wybieramy zakładkę repozytoria i tutaj widzimy, że nasz programista nie próżnuje. Mamy tutaj soft do Nano VNA V2, kilka APK umożliwiających obsługę Nano VNA z komputerem i finalnie, co mnie interesuje, upgrade'y zaszyte pod nazwą Nano VNA D, być może wziętej od ksywki programisty. Następnie wchodzimy sobie w tagi. I tutaj mamy otagowane kolejne relaysy. Widać, że projekt ciągle się kręci, bo w kwietniu tego roku wyszła wersja 1.2.29. Dla ciekawych tutaj info co nowego, a niżej już gotowe pliczki do pobrania. Ja z racji 4-calowego monitorka wybieram wersję H4 z rozszerzeniem DFU. I siup, pliczek mój. Dobra, teraz wchodzimy na stronkę nanovna.com. I teraz w lewym menu szukamy linku Upgrade Nano VNA. I jako pierwszy pojawia nam się odnośnik do strony st.com. Oczywiście klikamy. Tym programikiem DFU-SE wrzucimy sobie wcześniej pobrany firmware. No to klikamy w przycisk Pobierz oprogramowanie. A potem w kolejny przycisk Pobierz ostatnie. Wnikliwie czytamy licencję. No i kolejna pułapka. Albo zakładamy konto, albo udajemy, że jesteśmy tylko tu gościem. No to na gościnnych występach podajemy swojego maila i znowu klikamy w przycisk. Strasznie ta procedura jest nudna i zawiła. I mamy to. Nie, jeszcze nie program, dopiero wysłali maila. No ale nie ma co się obrażać, mail przychodzi bardzo szybciutko. Nawet nie minęła minuta, no to pobieramy i przechodzimy do Windowsa. A w Windowsie wiadomo, rozpakowujemy, wchodzimy do środka, szukamy jakiegoś egzeka, następnie dalej i gotowe. W międzyczasie w gąszczu różnych kwiatków szukamy naszego Nano VNA. Oczywiście, że wpinamy kabelek USB do komputera. No i teraz ważne. Uruchomienie. Po pierwsze, pokrętełko joystick wciskamy. Po drugie, uruchamiamy analizator wektorowy. Normalnie w wersji H4 pokazuje się coś na ekranie po uruchomieniu. Ale tutaj mamy wszystko na czarno, co symbolizuje poprawność tej dziwnej procedury. Wyjaśniając, wszedliśmy w tryb DFU. Nie wiem, co znaczy ten skrót, ale urządzonko jest teraz gotowe na podmianę softu. Czyli teraz uruchamiamy nasz program, klikamy wybierz, wskazujemy wcześniej pobrany firmware. Następnie wciskamy upgrade. Jeśli jesteśmy na 100% pewni, że chcemy coś nowszego, kontynuujemy operację. No i po wszystkim pozostaje nam tylko sprawdzenie. Ja tu sobie klikam wersję.
I proszę, 1.2.29. Świeżynka sprzed 2 miesięcy. Nic tylko się cieszyć, wgrany najnowszy soft za darmo, czyli w dobrej cenie. Mi wgranie softu dosłownie zajęło tydzień, bo w ubiegłym tygodniu byłem na tej górce z analizatorem z softem sprzed 2 lat, teraz już sprzed 2 miesięcy. Pochwalcie się w komentarzach, jaką wersję softu wy macie u siebie w waszych analizatorach oraz czy przymierzacie się do aktualizacji. Tymczasem dziękuję za lajki i umieszczanie tego filmu w mediach społecznościowych i na stronach internetowych. Pozdrawiam i do usłyszenia na pasmach.